przed wami Kamila Kamiszka Wybrańczyk. Wczoraj w ping-ponga mnie ograła mordo. Zobaczymy, czy w klatce tak mocna, jak w pingla. 61-400. 61-400. No i jest to druga osoba wyróżniona przez ciebie, jeśli chodzi o pokaz na mediatreningu. Także zobaczymy, zobaczymy. A jej przeciwniczką będzie oczywiście Ewa Cleo Brodnicka. Pytałeś, czy głos mi wysiada. Głos mi nie wysiada, ale serce trochę tak. To nie ja byłam Ewą. Czy coś w tym stylu? No. No właśnie, ona jest Ewą, bez wątpienia. 61-800. I wiemy, że tutaj na pewno jakby strój niewiele waży, więc to jest sama Ewa. No Ewo i Kamilo, prosimy. Do face to face'a. A te niteczki tak wyglądają, jakby miały puścić. Oby tak się stało. Malik, one mają oczy wyżej. Mam dla ciebie prezent. Ty byłaś tak dla mnie szczodra, że dałaś mi ostatnio perfumę, więc ja mam coś, żeby ci lepiej rosły włosy, żebyś nie musiała sobie tam sztucznych dorabiać. To jest mój szampon, proszę bardzo, starczy ci naprawdę na bardzo długo. Bardzo ci dziękuję, przyjmuję. Szczególnie jak będziesz sobie włosy rwała po przegranej. Wow! Rozumiem, że w trenera rzucasz swojego. Nie, podałam mu, żeby mi schował, wiesz. Coś słabo złapał. Generalnie jestem też dzisiaj Ewą z raju, która... No, wywali cię w kosmos. Zgładzi Kamilę za grzech pierworodny. Przyznaj się, że cię jara to. Słyszałam, że przecież cię jara. No nie, to jest, wyglądasz jak taka paprotka mała. Ta paprotka jutro tak cię ukąsi, że... Paprotki nie kąsają. Być może nie będziesz wiedziała, gdzie się obudzisz. Ale z paprotek, nie będziesz wiedziała, gdzie się obudzisz. Ale z paprotek wychodzą żmiki, ja będę tą Nie martw się, nokaut nie boli, po prostu się obudzisz, wiesz. Dobrze. Pani Szpilkowo. Dobrze, dobrze. Czekam na Ewa. Czekam, żeby... Jak ty się nazywasz, z kim ja w ogóle walczę? Wiem, że chcesz być śmieszna, ale jesteś w tym momencie naprawdę żałosna. Wiesz, z kim walczę? Karłem. Mówi się osoba niskorosła. Obrażasz Karłów w tym momencie? Brawo. Nie, ty obraziłaś mojego ex, obraziłaś, weszłaś na moje życie prywatne. Jest, czyli to był jednak twój ex. Tak, ale dlaczego miałam się do tego nie przyznawać? Bo ostatnio na konfie powiedziałaś, że ja nie. 17 człowiekiem byłam, tylko że ja nie miałam publicznego związku tak jak ty, rozumiesz? I dotknęłaś moje prywatne życie, a ja twojego prywatnego nie dotknęłam. Tak? Więc za to jutro cię pokarcę. Co powiedziałaś ostatnio na konfie? Że kto jest największym wiśniakiem w boksie zawodowym. Ale ty mnie wyzwałaś od wiśniaka. Ty mnie wyzwałaś. Powiedziałaś, że ja jestem... Powiedziałaś, że jestem klaunem w boksie, że jestem największym pośmiewiskiem. Jutro gwarantuję ci, to nie będzie dla ciebie przekaz. No dobra, w takim razie... Bardzo poważnie do tego podchodzę, uwierz mi. Mam nadzieję, że ty również. Mam nadzieję, że ty również do tego poważnie podeszłaś. Obiecuję ci. Ja ci również jutro obiecuję. No to czekamy do jutra. Czyli co, walczymy to o aktualnego, ja o byłego. Zajebiście. Drogie panie, po raz ostatni proszę was o face to face'a pełnego emocji i za chwileczkę pozycja bokserska. Panie i panowie, Kamiszka i Ewa Brodnicka. Dla takich kobiet upadały imperia. Zus je też tak robiła ostatnio i wylądowała na glebie. Co ty porównujesz w ogóle rywalki? Widzisz, mówi, żeby nie poszła na glebę. Każdy tak mówi. No, dopóki ktoś nie dostanie mocnego ciosu, nie? Każdy tak mówi. I pozycja do widzów. No Malik, ty... Co sądzisz o tej walce, co sądzisz o tej wymianie, co sądzisz o wszystkim, co się tutaj wydarzyło? Mi się bardzo podoba ten strój. Oj tak, byczku, plus jeden. Dziękujemy serdecznie. Ewa Brodnicka, Kamiszka,